Cześć, zauważyłem, że sporo osób przepłaca za podróże podczas wakacji czy urlopu. Jeżeli i ty nie chcesz zaliczać się do tej grupy, to koniecznie obejrzyj ten film do końca, ponieważ pokażę ci w nim 5 sposobów, jak tanio podróżować. Zanim jednak zaczniemy, to koniecznie zasubskrybuj mój kanał. Pamiętaj także, aby kliknąć dzwoneczek i zostawić coś po sobie w postaci polubienia lub komentarza. A teraz przejdźmy już do tematu głównego tego nagrania. Pierwszy sposób to znaleźć bilety na promocji. W internecie z łatwością znajdziesz różne aplikacje czy strony internetowe, które pomogą ci znaleźć bilety lotnicze i autobusowe w naprawdę okazyjnej cenie. Naprawdę nie ma sensu płacić tak wygórowanych cen za transport. Lepiej jest poczekać na odpowiednią okazję i dopiero wtedy wykupić bilety. Tutaj jednak musisz zdawać sobie sprawę z tego, że tanie bilety rozchodzą się w ekspresowym tempie, dlatego trzeba działać mega szybko. Kolejny sposób to nie podróżuj w trakcie sezonu. Warto zdawać sobie sprawę z tego, że podróżując podczas sezonu możemy przepłacać nawet kilkukrotnie za podróż. Wszystko to oczywiście przez ceny noclegów, które w tym czasie bywają bardzo wygórowane. Najlepiej jest wyjeżdżać chwilę po sezonie, ponieważ wtedy ceny podróży są naprawdę atrakcyjne i nie biją tak bardzo po kieszeni. Kolejny sposób to korzystać z darmowych atrakcji. Często z niewytłumaczalnej przyczyny rezygnujemy z obejrzenia darmowych zabytków. Czasami może mieć tutaj zastosowanie efekt psychologiczny, który polega na tym, że wydaje nam się, że jeżeli za coś zapłacimy, to satysfakcja ze skorzystania z określonej atrakcji będzie proporcjonalna do wydanej kwoty, co niestety jest wyłącznie złudzeniem, ponieważ często bywa tak, że zwyczajnie przepłacamy za atrakcje z tego względu, że zostały one dobrze wypromowane, a w rzeczywistości równie dobrze moglibyśmy bawić się w zupełnie innym miejscu, nie wydając na to nawet złotówki. Kolejna bardzo istotna kwestia to podróżuj grupowo. Generalnie na rynku działa to w ten sposób, że im większa jest grupa, tym lepsze warunki może ona dla siebie wynegocjować. Dla przykładu, hotele łatwiej spuszczą ceny za nocleg w sytuacji, gdy rezerwowana będzie większa liczba pokojów. Wynika to z tego, że przeważnie właściciele hotelów wolą mieć pewny i szybki zysk, a doskonałym tego gwarantem są właśnie rezerwacje grupowe. Zastanawiasz się pewnie, w jaki sposób możesz dołączyć do takich wyjazdów grupowych? W tym przypadku warto odezwać się do większych biur podróży, które oferują często właśnie takie wyjazdy. Innym sposobem jest też dołączenie do grup na portalach społecznościowych, ponieważ tam często użytkownicy łączą się w takie społeczności i organizują wspólne wyjazdy. Ostatni już sposób to bądź elastyczny. Bywa tak, że bardzo upieramy się na wyjazd w konkretne miejsce, podczas gdy oferta podróży nie jest wcale tak bardzo atrakcyjna. Nie jest to dobry pomysł, lepiej przełożyć taki wyjazd na inny termin, a teraz zwyczajnie wybrać podróż w zupełnie inne miejsce, którym pobyt nie będzie aż tak bardzo drogi. W ten sposób nie przepłacisz za wyjazd, a w miejsce, które chcesz zobaczyć, wyjedziesz w przyszłości, gdy pojawi się odpowiednia propozycja. Tego typu żonglowanie miejscowościami w zależności od sytuacji to naprawdę fajny pomysł, z którego warto skorzystać. To było 5 sposobów na to, jak tanio podróżować. Jeżeli spodobał Ci się mój film, to koniecznie udostępnij go swoim znajomym w mediach społecznościowych. Daj mi także znać w komentarzu, gdzie planujesz wybrać się w najbliższą podróż. A ja tymczasem żegnam się z Wami i do usłyszenia w kolejnych nagraniach.